Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, mamy dzisiaj 11 dzień listopada, to jest poniedziałek, właśnie zaczyna się nowy tydzień. Jest dzisiaj oczywiście, kochani, święto niepodległości, ale najpierw musi być mini wstawak. A mini wstawak polega na tym, że dzisiaj jest Światowy Dzień Sierot. Kochani, jeżeli możecie, to dzisiaj kogoś przygarnijcie. I nie chodzi mi o to, że od razu na całe życie, ale dajcie komuś takie doświadczenie, że został przez was przygarnięty słowem, miłością, czułością, dobrocią, zauważeniem. Czołóweczka, jedziemy. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, moi ulubieni, witam was bardzo, bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu wstawakowym na początku tego tygodnia. Dzisiaj wolne, ale mimo wszystko mam nadzieję, że jednak wstawaki oglądacie. W sensie, jeżeli tego słuchacie, no to właśnie je oglądacie. Kochani, dzisiaj właśnie Wielkie Święto Niepodległości, w związku z tym też napis murowy dzisiaj, ale chciałbym naszą uwagę skierować na sedno, tak naprawdę każdego święta, bo to jest sedno wszystkiego. Kochani, dzisiejszy napis to jest napis z muru, wydaje mi się, że chyba w Rzeszowie, gdzie są zapisane słowa Jana Pawła II następującej treści. Nie ma wolności bez solidarności. Kochani, nie chciałbym, żeby oczywiście ten dzisiejszy odcinek był jakąkolwiek, wiecie, manifestacją polityczną, ani, nie wiem, popieraniem czy oglądaniem się na jakąkolwiek stronę politycznego sporu. Nie o to chodzi. Kochani, te słowa papież wypowiedział podczas jednej z pielgrzymek do Polski, wydaje mi się, że chyba w Sopocie, i po nich dodał jeszcze bardzo ważny komentarz. Posłuchajcie, tak powiedział papież, stąd się wziął ten cytat. On powiedział tak: nie ma wolności bez solidarności, ale dzisiaj wypada powiedzieć, nie ma solidarności bez miłości. Więcej. Nie ma przyszłości człowieka i narodu bez miłości, bez tej miłości, która przebacza, choć nie zapomina, która jest wrażliwa na niedole innych, która nie szuka swego, ale pragnie dobra dla drugich. Tej miłości, która służy, zapomina o sobie i gotowa jest do wspaniałomyślnego dawania. Kochani, zobaczcie, że czasem w naszych uczuciach patriotycznych, czasem w naszych uczuciach związanych, no właśnie, z wolnością naszego kraju, z niepodległością. Przede wszystkim chodzi o jakieś manifestacje, chodzi o manifestacje polskości, o manifestacje wartości i tak dalej. I to są bardzo często oczywiście bardzo dobre manifestacje, jakby bardzo dobrych rzeczy. Ale papież mówi, podstawą wszelkiej wolności, podstawą jakby tego wszystkiego, co my nazywamy zwycięstwem, nie, w naszym kraju, powinna być solidarność, a jej podstawą jest miłość. Kochani, jeżeli w jakimkolwiek świętowaniu polskości występujemy przeciwko komukolwiek, jeżeli kogoś niszczymy, pogardzamy drugim człowiekiem, ja nie mówię, kochani, oczywiście, że to jest jednoznaczne, że zawsze ludzie, którzy, nie wiem, mają uczucia patriotyczne, takie rzeczy robią. Broń Boże, ja tego nie mówię, ale jeżeli to się tak czasem wyraża, kochani, to dotyczy też wszystkiego innego, nie wiem, naszego katolicyzmu i tak dalej, jeżeli w tym wszystkim nie ma miłości, która, jak mówi tutaj papież bardzo pięknie, która przebacza, chociaż nie zapomina, czyli wcale nie udaje, że rzeczywistość się nie wydarza taka, jaka się wydarza, taka, która chce służyć drugiemu, to, kochani, taka solidarność, taka wolność jest do niczego. W sensie, jeżeli nie jest podparta miłością. To jest bardzo piękne zdanie papieża, gdzie on mówi, to wszystko musi być ufundowane na miłości. Jeżeli zabraknie tam miłości, to chociażby tam były wszystkie wartości świata. Chociażby tam było męstwo, wytrwałość, zwycięstwo, wolność, solidarność. Ale jeżeli nie będzie pod tym wszystkim miłości, to psu na budę te wszystkie nasze wartości. One muszą być na niej ufundowane. Kochani, koniecznie, ja wiem, że to jest banał, który teraz mówię, ale koniecznie musimy nieustannie sobie w życiu zadawać takie pytanie. Czy to, co robimy, to, co walczymy, to, co manifestujemy, to, co uważamy za podstawę naszego życia, czy to zawsze jest ufundowane na miłości? Jeśli tak, to oczywiście wszystko w porządku. Ale myślę, i mówię to przede wszystkim o sobie, nie zawsze tak jest. A powinno być wszystko oparte na miłości. I tego się, kochani, trzymajmy. Moi drodzy, moi mini, moi kochani, moi ulubieni, dziękuję wam bardzo serdecznie za to dzisiejsze świąteczne, uroczyste spotkanie. W ogóle to was pozdrawiam i tak się będziemy to widzieć w tym tygodniu z Radoń pod Warszawą. W sensie, jak to oglądacie, to już mnie to dawno nie ma, ale nagrywam to, kiedy byłem u sióstr naszych dominikanek klauzurowych na rekolekcjach. Tam z tyłu jest ich kościół, jest klasztor. To są takie ładne, nie wiem jak to jest, takie wiechecie, ja bym to nazwał. Więc pomyślałem, że to będzie dobry kadr do wstawaków. Mam nadzieję, że wam będzie odpowiadał. Kochani, pięknego dnia wam dzisiaj życzę. Świętujcie dzisiaj.
kochajcie nade wszystko, wszystko na miłości fundujcie. Miejcie się najlepiej na świecie. Wszystkiego dobrego, z Bogiem, błogosławie. Pa, pa!